Cześć, tu Gregor ze szkoły gotowania Soce. Dzisiaj w mojej kuchni troszkę na bałaganie. A właściwie to zrobi wielki bałagan, czyli tunezyjską szakszukę. Dania tego coraz częściej można skosztować w naszych restauracjach, zwłaszcza tych, które serwują śniadania. I tak jak w każdym polskim domu, gospodyni czy gospodarz ma swój jedyny i niepowtarzalny przepis na bigos, tak w Tunezji każda gospodyni ma swój przepis właśnie na szakszukę. Ja do swojej użyję cebuli, papryki, pomidorów krojonych z puszki, oliwy z oliwek, czosnku i przypraw, soli, grubo mielonego pieprzu, mielonej kolendry, rzymskiego kminu, płatków chili i oczywiście jajek. I dodatkowo dodam trochę sera feta, czarnych oliwek i posiekanej natki pietruszki. Najpierw w rondlu rozgrzewam oliwę z oliwek, potem ostrym nożem kroję cebulę. Kroję ją w dosyć grubą kostkę i od razu przekładam do garnka z oliwą. Duszę ją na bardzo wolnym ogniu. Potem oczyszczam paprykę i kroję ją też w grubą kostkę. Teraz czosnek. Kroję go w cienkie plasterki i dodaję od razu do cebuli. Cebula z czosnkiem już się ładnie poddusiła, teraz czas na paprykę. Całość dalej duszę na wolnym ogniu, a w międzyczasie kroję jeszcze pomidora, którego za chwilę dodam do papryki. O, i pomidor jest już w środku. Teraz całość doprawiam do smaku solą, grubo mielonym pieprzem, płatkami chili, kolendrą i kminem rzymskim. Ja lubię, jak szakszuka jest dosyć ostra. Wszystko dokładnie mieszam. Dodaję pomidory z puszki i duszę tak długo, aż papryka będzie miękka. Trwa to około 20-25 minut. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, bo co tydzień trafiają tutaj dwa nowe filmy. Jeśli płyn za bardzo Wam odparuje, możecie dodać trochę wody albo soku pomidorowego. Mój miks jest już gotowy. Przekładam sobie na małą patelenkę. Tyle, ile zużyję teraz. Resztę włożę sobie do słoika i wchowam do lodówki na potem. I tak, do mojej szakszuki wbijam dwa jajka. Możecie sobie wbić jedno, możecie wbić pięć, tyle na ile macie ochotę. Przykrywam pokrywką i czekam, aż jajka się zetną. Trwa to około 3 minut. Możecie też szakszukę zapiec w piekarniku. Rozgrzewacie piekarnik do 200 stopni i zapiekacie szakszukę przez około 8 minut. No, u mnie jajeczka już się pięknie ścięły. Teraz dodaję rozdrobnioną fetę. Kilka oliwek i posiekaną natkę pietruszki. Wygląda pięknie, pachnie jeszcze piękniej, a smakuje, no to już sami ocenicie. To wszystko na dzisiaj. Smacznego i cześć!